Komisja Europejska zamknęła postępowanie przeciw Polsce emerytura sędziów Sądu Najwyższego. K zamknęła postępowanie naruszeniowe. Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o zamknięciu procedury naruszeniowej przeciwko Polsce wszczętej 2 lipca 2018 rok. Chodzi o wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego. 24 czerwca 2019 rok. Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska orzekł, że przepisy polskiego prawa w sprawie obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Polska zmieniła swoje ustawodawstwo poprzez usunięcie kwestionowanych zapisów i nic nie wskazuje na to, by sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczy kwestionowane ustawodawstwo, nadal byli nim dotknięci. W konsekwencji sprawa ta została rozwiązana i w związku z tym komisja postanowiła ją zamknąć, poinformowała KF Czwartek. Obniżenie wieku emerytalnego chodzi o ustawę o ustroju sądów powszechnych z lipca 2017 rok, zgodnie z którą wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów sądu najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Polskie władze zmieniły przepisy, których dotyczy skarga, ale Kez zdecydowała się wtedy na podtrzymanie zarzutów, bo jej zdaniem nie wszystkie problemy zostały rozwiązane, a waga sprawy była tak duża, że był wyraźny interes w jej rozstrzygnięciu.